jeszcze nie mam swojej kaseczki, bo ją konstruuję, więc się przedstawię. Natomiast ja to rolkowy będę dzisiaj prowadził panele. Wy już macie karteczki, więc możecie, ale nie musicie się przedstawiać. Pierwszy panel, więc może troszeczkę takich zasad wstępnych. My jesteśmy na konwencie, wszyscy jesteśmy na ty. Jak macie jakieś uwagi, pytania i tak dalej, to oczywiście jak najbardziej macie do nich prawo. My wszyscy wspólnie sobie tutaj dyskutujemy na ten temat. Ja pełnię tak naprawdę tylko funkcję porządkową. Eksperci są po to, żeby odpowiadać na wasze pytania i wątpliwości, ewentualnie się z wami kłócić. Temat magia czy nauka. Oczywiście z tym słynnym cytatem, że tu parafrazą, że dostatecznie zaawansowana technologia nie różni się niczym od magii. Pytanie, czy takie pierwsze, czy dzisiaj faktycznie już jesteśmy na takim etapie rozwoju technologicznego, że możemy przynajmniej w niektórych obszarach laikom powiedzieć, że my już ocieramy się o coś tak pozbawionego tych naszych intuicyjnych pewnych zasad, jak geometria euklidesowa, jak mechanika klasyczna, że w pewnym momencie niektórzy specjaliści po prostu są w stanie tę magiczną iskrę gdzieś uchwycić, której my nie dogonimy już. Ale kogo definiujesz jako laików? No, nie Hawkinga. Tak, nie wciśniemy już teraz, ale nie, to wiesz co, na pewno jesteśmy na takim poziomie, na którym ludzie nawet sprzed 50 lat, czy ludzie jeszcze żyjący, mogliby mieć problem z wyjaśnieniem pewnych zjawisk inaczej niż magią. Ale nie jestem pewien, ciężko mi w tym momencie przytoczyć jakiś przykład technologii, która współczesnemu człowiekowi byłaby uznana za magię. Telewizor. Z tego człowiek współczesny nie rozumie. Tylko udaje, że rozumie. No tak, ale to bardziej nie pod kątem technologicznym, chyba raczej pod kątem treściowym. Przykład absolutnie technologiczny. Dosłownie wczoraj miałem taki przykład. Rozmowa z moim podwykonawcą. Ja jestem mechanikiem, pracuję w firmie Michelin, zajmuję się projektami, które nie jest związywane przez innych. I rozmawiałem z moim podwykonawcą na temat, powiedzmy, materiału. Podwykonawca jest dość wiekowy, ale sumienny, wykona wszystkie lata, jak trzeba, tak? Tylko że ja użyłem w moim projekcie materiału, który powstał dopiero w 2015 czy tam 2013 roku. A on używa materiałów zaliczek, które powstały w latach 80., 50., tak? Poprzedniego roku. Więc jak mu tłumaczyłem, jakie parametry ma ten materiał, czym się różni, czemu tak wiele pytań, i czemu rzuta w koszcie jest dziesięciokrotna, a on biedny przyjął normalne koszty, no to mówił, że to za magiczny materiał. No, taki przykład, nawet specjalistów można tak dająć. Okej, dobra, to anegdotyczne, natomiast tak dzisiaj w postrzeganiu właśnie rzeczywistości patrzymy na coś, kurde, to już jest magia, znaczy to... Chcesz to powiedzieć? Wydaje mi się, że to może zachodzić takie zjawisko w przypadku technologii mocno rozrywkowych i mocno skupionych na efektowności, których jeszcze nie znaleźliśmy zastosowania w życiu codziennym i których jeszcze nie spowszedniały. Przykładowo parę lat temu spotkałem się z czymś takim, co się nazywało React Table. Nie wiem, czy ktoś widział to. To jest takie narzędzie stół, tak naprawdę będący pewną formą ekranu dotykowego, ale nie działającego na dotyk dłoni czy wskaźników, tylko pewnych klocków, w których odpowiednie ich ustawienie wywołuje graficzne symbole, a także dźwięki. W ten sposób można tworzyć muzykę, obraz oraz różne ciekawostki. Trochę jak na syntezatorze, nawet na takim poziomie zabawkowym, gdzie wielu ludzi to robi, nawet amatorsko. Nie spotkało się to z pewnym takim przyjęciem, to urządzenie, wśród kompozytorów, wśród producentów muzycznych, z takim zastosowaniem faktycznie
użytkowym do tworzenia muzyki, ani też na koncertach się tego nie widuje. Jest to jedynie w taka... Za żarem na wszystko tak. Też nie, bo żar wykorzystuje jednak takie już sprawdzone pewne narzędzia do tworzenia muzyki, może bardziej przy użyciu już sprawdzonych narzędzi, okej, nowoczesnych, ale już sprawdzonych i wielu ludziom znanych, do tworzenia nowej muzyki i tutaj pewną swoją kreatywność w to wkłada. Natomiast to było taka zabawka, taka pokazowa i tu, gdy pokazywałem to znajomym nagranie z tego, to mówili, że okej, no to im faktycznie szatanem zalatuje. Ale to też było parę lat temu. Teraz to wydaje mi się, że nie zrobiłoby takiego dużego wrażenia, ale jeżeli byłyby przypadki, w których ktoś mógłby powiedzieć, to są czary lub tak, to mi szatanem zalatuje, to są właśnie takie nowinki, które nie zyskały jeszcze uznania w mainstreamie, tak to powiedzmy. Ja bym ugryzł problem z zupełnie innej strony, ponieważ jaka była funkcja magii wśród ludów pierwotnych, takie nazwijmy. Magia wypełniała po prostu pewne luki, paradoksalnie. Magia pozwalała racjonalizować świat. Znaczy to, co było w pewien sposób nierozpoznane, można było wytłumaczyć za pomocą sił magicznych. Oczywiście istniała cała sfera uzasadniania, dlaczego dany rytuał magiczny nie zadziałał, prawda, no magia ma to do siebie, że nie zawsze działa i te więzy między działaniem a skutkiem są słabo uchwytne. Ale teraz my żyjemy też w takiej trochę epoce fałszywego racjonalizmu, w tym sensie, że my wierzymy na słowo naukowcom, że coś działa tak, jak działa, ale w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak działają otaczające nas przedmioty, przynajmniej większość ludzi, ci laicy, o których wspomniałeś, bo też ta nauka staje się po pierwsze specjalistyczna, po drugie bardzo nieintuicyjna. I trudno przeciętnemu odbiorcy, wykształconemu na poziomie gdzieś tam, powiedzmy, szkoły średniej, pojąć, jak działają takie rzeczy jak telewizor, jak działa, no radio może nie, chociaż fale radiowe też są niewidoczne. Oczywiście, jako że naukowcy tłumaczą nam, że to jest wszystko wyjaśniane, my się na to ślepo zgadzamy. Ale jeśli założymy, zaczniemy tak naprawdę rozmyślać w domu o teorii Einsteina, że istnieje coś takiego jak czasoprzestrzeń, że czas i przestrzeń nie są bytami odrębnymi, że można czasoprzestrzeń zaginać, że każde ciało o dowolnie wielkiej masie, o bardzo dużej masie dysponuje po prostu własnym czasem, bo dzięki grawitacji tą czasoprzestrzeń zagina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to jest tak naprawdę czysta magia, a że tego magią nie nazywamy, to jest tylko pewna umowa społeczna, że przesunęliśmy to do szufladki racjonalne. Ale tak naprawdę to jest kompletnie nieracjonalne. To w ogóle nie jest racjonalne. W takim wypadku pozwolę sobie tylko na dosyć znaną parafrazę cytatu, który otwiera rozmowę, brzmiącą: magia jest nierozróżniana od odpowiednio zaawansowanej technologii. Tak, no to właśnie podałeś to za tą tylko, że tutaj w drugą stronę. Tak. Tylko nawet ja bym tutaj tą tezę jeszcze mocniej postawił, bo tu już nawet nie chodzi o zaawansowaną technologię, bo to, że przeciętny użytkownik różnych rzeczy nie chwyta zupełnie trendów najnowszych dziejących się gdzieś tam w elektronice, w fizyce, w biologii, to jest jedna rzecz, ale my przestajemy rozumieć świat, który nas otacza. I to, chociaż nie myślimy o nim kategoriami magicznymi, de facto on jest dla nas magią. Ale to wszedłeś już tak teraz głęboko w tą interpretację. Ja się boję, ponieważ ja jestem świadom tego, że według programu ten panel ma trwać 45 minut. Że to już, że już się nie wybrniemy z tego, bo tutaj już mówimy o pewnej wierze i w tym momencie rozpoczynamy od samego, właściwie wszystkiego, co w naszym życiu sprowadza się do wiary. Bo niczego tak naprawdę nie możemy być pewni już od początku, od naszej daty urodzenia. No, nikt nie był świadkiem swoich urodzin na tyle, by być tego świadomym. Papier przyjmie wszystko, więc uwierzyliśmy. No to jest coś innego. Dobrze, że wszedłeś tak głęboko od razu, bo mi o to chodziło w tym pytaniu, żebyśmy weszli właśnie na tę kwestię racjonalności i wiary, bo przejdę od razu do fantastyki. I najlepiej do fantastyki najwyższych lotów. W kongresie futurologicznym Lem przedstawia nam świat
podobny trochę do Matrixa, jak ktoś nie zna kongresu futurologicznego, że świat, który nas otacza, jest tylko zmianą potencjału elektrycznego i chemicznego w naszych mózgach. My nie wiemy, czy ten świat istnieje. Jeszcze jak dotrzeć w ogóle do tego paradoksu nieśmiertelności informacji i czarnej dziury parującej, że potem jakim rozwiązaniem jest to, że ta informacja, że ta informacja nie ginie. No, ona jest wyświetlana jako hologram na powierzchni, na horyzoncie zdarzeń. Ale to w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy my wszyscy byli w ogóle, żeby wszystko było hologramami. I to właśnie o to chodzi, że my od samego początku, przez to, że my sami sobie czy Berkeleya i materializm, czy drzewo istnieje, jak nikt na nie nie patrzy. No Berkeley rozwiązał ten problem w ten sposób, że Bóg zawsze patrzy na drzewo, do tego drzewo istnieje. Ale właśnie na ile my możemy zrezygnować z wiary w to, że jeżeli my rzucimy kamienie... Nie możemy tak naprawdę. Jedyna rzecz, co do której możemy mieć pewność, że faktycznie jest, to jest myśl. I to właściwie to tylko... Moja myśl w moim wypadku i twoja myśl w twoim wypadku, bo to jest jedyna rzecz, która została przeze mnie wyprodukowana i która faktycznie jest i jestem tego pewien. Cała reszta może być złudzeniem, jak powiedziałeś, hologramem. No ale szczerze powiedziawszy, jeżeli przestanę w to wierzyć, to co mi to daje? No, mogę w to uwierzyć albo mogę nie uwierzyć, ale to nic tak naprawdę nie zmienia poza ewentualnym potencjałem do pisania fantastyki. Albo filozofii. Albo filozofii. Tylko, że słuchajcie, magia nie mówi, że obiektywna rzeczywistość nie istnieje, ani nie mówi też, że nie można jej rozpoznać. To jest tylko kwestia narzędzi, jakimi dysponujemy. Teraz kongres futurologiczny, on jest też trochę o rozpoznawaniu tego, jaka rzeczywistość jest, a nie czy ona istnieje w ogóle. Nie? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no Lem jednak zakładał mocne zakorzenienie w tej rzeczywistości tak czy inaczej i kongres jest tutaj pewnego rodzaju eksperymentem zakorzenionym też w kontekście PRL-u. To nie ma co się oszukiwać, ale można pójść dalej w fantastyce w inną stronę, bo magia tak naprawdę cały czas to myślenie magiczne jest w nas, mimo że jesteśmy tak technologicznie zaawansowani. I teraz zostawiając ten trop, który poszedłem na początku, to pójdźmy w tą stronę, istnieje coś takiego dzisiaj jak technomancja na przykład. Istnieje coś takiego jak cybermagia. I ma to oczywiście wymiary różne, ale chodzi mi o to, że na każdym poziomie rozwoju nauki gdzieś tam ci apologeci tej nauki wyobrażali sobie, jak to pisał Frazer, że rozwój cywilizacji wygląda tak. Jest wiek magii, jest wiek religii i jest wiek nauki. Przy czym, wiadomo, religia wypiera magię, nauka wypiera religię i żyjemy w świecie takiej racjonalności. A tak naprawdę, jak wskazują socjologowie, jest taka ciekawa praca takiego włoskiego socjologa Introvigne, wiek magii. I on tam pisze o tym, że właściwie dzisiaj, w naszych współczesnych czasach, mamy najwięcej wróżek, czarowników różnego rodzaju w historii. Średniowiecze się do nas zupełnie nie umywa. Astrolog jest dzisiaj zawodem, który normalnie opłaca podatki, prawda? Ludzie piszą zawodowo horoskopy. I co ciekawe, z tych badań wychodzi, że z usług wszelkich magicznych takich wróżek korzystają ludzie z technicznym wykształceniem. I teraz na przykład cybermagia idzie w stronę na przykład kontroli maszyn za pomocą jakichś sił duchowych, prawda? I mam takich bohaterów, którzy coś takiego próbują robić. Jest na przykład Doctor Strange, prawda? Bo jego magia de facto no, podbudowana jest jakąś siłą umysłową i to jest magia wyjaśniana racjonalnie w ramach systemów, w którym żyjemy. Więc jakby magia ma się świetnie i więcej, magia pożera technologię. To jest taka prowokacyjna teza moja czasami. Mam takie wyjaśnienie, bo najprościej to można powiedzieć tak. Mam kolegów pracy, którzy zatrzymają się w rozwoju. I ja jak mówię o nowoczesnych technologiach, ja się pasjonuję, które próbuję na siłę tłaczać do myślenia, to po prostu mam wrażenie, że to mam taką na taki niebo nie, ale z drugiej strony to też jest takie, że oni mają coś takiego, że nie chcą tego, nie chcą rozwoju, bo nie czują się w nim bezpiecznie. Myślę, że tutaj też tak jakby
niechęć do zaakceptowania, że technologia jest technologią, a i korzystanie z tych nieracjonalnych, jakby powiedzieć, nieracjonalnych usług i tak dalej, jest w pewnym rodzaju ucieczki od tego, że zaczynamy coraz mniej rozumieć, nawet ci ludzie doświadczeni technicznie. Tylko to nie jest kwestia tylko zrozumienia, tylko może jednego pytania, na które można spróbować odpowiedzieć. Dlaczego zaawansowana technologia ma być wolna od wpływów metafizycznych? Tyle. Moim zdaniem to jest jeszcze inną ciekawą kwestię poruszył tutaj kolega, mianowicie pewna, że technologia może być utożsamiana i zastępować to, co kiedyś nazywano magią, tak? I jakieś zabiegi magiczne typu tam toczenie kamienia po polu, żeby lepiej obrodziło, zastępowane jest obecnie, co? No w każdym razie, tak, zabiegi pewne magiczne, rytuały, które obecnie to samo jest robione przez technologię, to jest jedna sprawa, ale technologia, nauka zastępować może w znacznej mierze religię i to jest to, co powiedziałeś, że pewni ludzie nie czują się bezpiecznie w zbyt mocno rozwijającej się technologii. To jest też tak, że problemem jest moim zdaniem to, że wielu ludzi traktuje to bardzo naukę i technologię ortodoksyjnie i ślepo w nią wierzy, nie biorąc pod uwagę tego, że technologia idzie tak do przodu, że się zmienia. I to, co w tym momencie może być właściwie jedyną słuszną drogą i jedynym słusznym rozwiązaniem, może stać się wobec rozwoju technologicznego przestarzałe, a nawet uznane za złe. I tutaj w tym momencie, jeżeli ktoś bardzo mocno był na tym zafiksowany i ślepo w to wierzył, w tą właśnie technologię, no to jego światopogląd zostaje załamany. Znaczy, absolutnie scjentyzm może być religią, ale ja tutaj, bo to jest taki ciekawy przykład. Nie wiem, czy wiecie, że lot w kosmos w Związku Sowieckim opatrzony był szeregiem rytuałów. I tak jest do dzisiaj, że na przykład każdy kosmonauta musi się wysikać tam, gdzie sikał Juri Gagarin przed lotem kosmicznym. Że na przykład musi zjeść posiłek podobny do tego, który zjadł Juri Gagarin. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na przykład, a mówimy o kraju programowo absolutnie ateistycznym. I w tym kraju na przykład wierzono, że nie może się znajdować w tej kabinie kontroli lotów, w pokoju kontroli lotów żadna kobieta, ponieważ kiedyś się taka znajdowała i się wydarzyła katastrofa podczas lotu kosmicznego. I tych dziwnych przesądów można by mnożyć i tutaj odwołuję się do relacji biografów Mirosława Hrmaszewskiego. Jest taka książka Cena nieważkości, gdzie on tam szczegółowo opisuje wszystko to, co się tam działo i sam był tymi rytuałami zadziwiony, ale sam je musiał wszystkie wykonać, podobnie jak zresztą Tim Pike w całkiem nowej książce Zapytaj astronauty, prawda? No dobrze. I tutaj, poczekaj, bo spuentuję tylko. I w tym sensie cały czas bardzo zaawansowana technika, najbardziej zaawansowana jaką mamy, cały czas pięknie uzupełnia się z magią. No dobrze, wiesz, musiał wszystkie te rytuały wykonać, chociaż niekoniecznie ich uznawał. Tak samo jak przychodzi ateista czy chrześcijanin do meczetu, musi zdjąć buty. Albo muzułmanin, nawet jeżeli wchodzi do kościoła, no to wypada, żeby zdjął czapkę. Tak. Aczkolwiek Hermoszewski niekoniecznie w to wierzył, ale w ramach szacunku i obowiązku to robi. Ale jakoś one powstały. One powstały, tak, ale powstały przede wszystkim w takim środowisku, w kraju, który, jak powiedziałem, był programowo ateistyczny i komunistyczny. Ponieważ komunizm zakładał pewną walkę z jakimikolwiek przejawami religii, a ludzie gdzieś tam mieli pewne to chrześcijańskie prawosławie zakorzenione, musiał dać pewne zastępstwo. Dlatego komunizm, taki zwłaszcza ten ze Związku Radzieckiego, spełnia wszystkie kryteria religii z punktu widzenia takiego definicyjnego, etnologicznego. Tak? Zawiera swoich świętych, żeby było śmiesznie, w postaci Trójcy Świętej, Marx, Engels i Lenin. Zawiera swoje rytuały i obrzędy przejścia, jakim jest na przykład matura. Wszystkie swoje pochody i tak dalej. To wszystko jest wzięte wprost z religii.
Więc to tutaj mamy trochę wyszliśmy poza założenie, bo tutaj magię miała zastąpić technologia, tutaj religię zastąpiła polityka. Właśnie. Ale chciałem was spytać, czy to nie jest sprzężenie zwrotne, bo my zauważcie, science fiction w ogóle od swojego powiedzmy początku, czyli od Frankensteina, czy co nam zmieniło w narracji, w beletrystyce? Odtąd nie mamy już nekromanty, który skrzesza w magicznym rytuale, tylko mamy naukowca, który skrzesza równie nie. A no właśnie, zastanawiałem się, co tam jeszcze masz w tym swoim zanadrzu literatury podmiotu, którą będziesz miał. Bo zastanawiałem się, skąd Lem, okej, tylko tu mamy science fiction, czyli mocno literatura skupiająca się bardziej na technologii. Zastanawiało mnie, czy będzie coś bardziej z fantasy podchodzącego pod magię, a ty tutaj uderzasz w Frankensteina. Otóż przede wszystkim, odpowiadając na twoje pytanie, co zmieniła literatura science fiction w narracji, to, że jeżeli ktoś chce iść w fantastykę naukową, no to musi przynieść pewne odpowiedź na pytanie dlaczego. Nie możemy sobie powiedzieć, bo tak chce autor, bo takie jest jakaś mistyczna pewna moc, jak to w Gwiezdnych Wojnach, czy po prostu jakieś siły zła. Tylko jest nowa mistyczna cząstka. Tylko musi mieć to pewne uzasadnienie i moim zdaniem, ja to lubię, to bodajże któryś, teraz nie pamiętam nazwiska, ale jeden z redaktorów Filmorgu znakomicie podał przykład Terminatora, który jest wprost realizuje wszystkie te wytyczne filmu science fiction, aby odpowiadać na pytania dlaczego. Tak? Dlaczego? No, pierwsze pytanie, dlaczego można się podróżować w czasie, jest najbardziej kontrowersyjne, bo odpowiedź brzmi, bo na to pozwala technologia przyszłości. Ale już wszystkie kolejne, które z niego wynikają, mają silne uzasadnienie. Dlaczego przechodzi się tam nago? No bo tylko żywe tkanki przechodzą. Dlaczego robot tam mógł przejść? Bo jest pokryty żywą tkanką. I tak dalej, i tak dalej. Każde tam... Pomogli go w ubraniu pokryć żywą tkanką. Potem by go zdrapał. Mogli go obrać. Albo mógł sobie gdzieś tam w jakimś otworze ciała schować pistolet. No to nie wpadli na to. No. Ale tutaj... Ale to była wojna, spieszyli się. Ale ja bym powiedział, że trochę znowu prowokacyjnie, bo to jest dobry pan, jak się ludzie nie zgadzają, że ta zmiana paradygmatu z nekromanty na naukowca wcale nie trwała, z tego względu, że to jest to zakuśnięcie w XIX wieku tą potęgą nauki, ale to generalnie dzisiaj już nam przeszło, bo przecież miasta, mamy cały gatunek urban fantasy, gdzie miasta zaludniają, takie steknologizowane miasta zaludniają magowie, różnego rodzaju nekromanci i różnego rodzaju inni magowie, czarodzieje. I jest cały taki nurt ogromny technofantazy, a powiedziałbym, że dzisiaj taka fantastyka patrząca na naukę optymistycznie, w sensie hard SF, jest raczej w defensywie, z tego względu, że literacko ona buksuje w miejscu, bo bardzo trudno obrobić literacko nowoczesne problemy naukowe, bo one są tak skomplikowane, że trzeba pisać jak Nick Stevenson po 900 stron z mnóstwem infodumpów, mówię tam o 7 Ewach na przykład. No to tam generalnie Nick Stevenson doprowadza już gatunek do ściany, bo tam zakręt statku kosmicznego, takie są to miniarki kosmiczne, trwa 4 strony, bo tak to jest skomplikowany proces. I to jest latanie, hamowanie w powietrzu i zaciąganie ręcznego i tak dalej, i tak dalej. Tylko są to strasznie skomplikowane procesy i no powiem tak, no, czytelnik kultowy się cieszy, czytelnik normalny wymięka i to jest pewna ściana. Ale wydaje mi się, że pewien... No takie ścieranie się nurtów magicznych, fantasy oraz science fiction, czyli takiego bardziej naukowego, trwa nieprzerwanie, trwa cały czas i to po prostu gdzieś tam raz idzie w tę stronę, raz w tamtą stronę. Tak, zobaczmy, gdzie my się znajdujemy. Jesteśmy w Toruniu. No jacy są dwaj najbardziej znani mieszkańcy Torunia? No Kopernik i ojciec dyrektor. Tak? Nauka i religia. Ja chciałem... Ale to za 100 lat. To by był dobry argument. Ciekawe, czy bym przetrwał. Nie powiedziałeś Stevensonie, że on doszedł do ściany, ale fantastyka zaczęła od ściany. To znaczy Jan Kepler, przecież Sen Marzenie, napisał, żeby uciec przed cenzurą kościelną. To jest zwykły traktat na temat jego odkryć.
we śnie, oczywiście musi być we śnie, to się nie dzieje naprawdę, żeby nie było na niego haka, bohater po prostu podróżuje na Księżyc łącznie ze wszystkimi obliczeniami. Tego się nie da czytać, to jest fabularnie zdenne, nie? Ale właśnie od właśnie sięgnął po fantastykę, żeby udawać, że to się nie dzieje naprawdę i on po prostu bredzi, opowiada jakieś tam historyjki do poduchy. Więc od ściany się poniekąd science fiction zaczęło. No to jest taka trochę mowa ezopowa, bo Galileusz no, odwrotnie wykorzystał tak. naukę, żeby wypowiedzieć się na temat religii. Tak. To ma dwa wektory, ale to jest tam no, chyba ten optymizm naukowy mimo wszystko już nas opuścił, co badania socjologiczne pokazują, już nie ufamy technologii. Boimy się, a magia no, jest jakoś tam wydaje się pewnym ratunkiem na nieracjonalność świata. Ostatnio chyba Orliński właśnie gdzieś mówił, że fantaści stali się reakcjonistami. To znaczy pojawia się nowa technologia i fantaści się zajmują tym, co nie wyjdzie. I to jeszcze też dodam, bo to co zauważysz, to tak to dużo osób, dużo prac na ten temat czytałem i prawdopodobnie skutkiem tego jest zawieszenie programu Apollo i utknięcie w promach kosmicznych, które zżerały tyle budżetu, że my się od 40 lat nie możemy wydostać poza niską orbitę. Mnie się zdaje, że zawieszenie programu Apollo wynikało ze zmniejszenia propagandowej roli tego programu. Ale wśród fantastów, w ogóle wśród fantastów i wśród osób, które kształtują ten właśnie optymizm. Znaczy, zniknął ten optymizm kosmiczny z tego względu, że kosmos po pierwsze się nie odezwał, po drugie okazał się cholernie nieprzyjaznym miejscem, śmiercionośnym i bardzo trudno cokolwiek zdziałać. I na przykład widać odwrót w fantastyce w stronę człowieka, ludzkiego mózgu, transhumanizmu gdzieś tam w latach 90., ale to też doszło do ściany, no bo pytanie, co można napisać o osobliwości więcej niż już napisano? No bo to, co Dukaj zrobił na przykład w Ekstensie, no to co tu można dodać? No wiadomo, że po osobliwości ta linearna ewolucja zostanie zaburzona, potrzeba nowego języka dla nowej istoty, nie wiadomo jak to będzie, te warianty już tam są ograne przez Igana właśnie, przez Dukaja, przez Strossa i tam paru innych i teraz to też trochę buksuje w miejscu, no bo co dalej? To jest taka niewiadoma, że fantastyka no, utraciła ten optymizm co do możliwości poznania tego, co się stanie z człowiekiem za lat kilkadziesiąt. Oczywiście no, to próbuje to robić, ale no bądźmy szczerzy, serio dzisiaj w kosmos lata bardzo mało fantastów. Space opery mają charakter w pewien sposób umowny i są bardziej socjologiczne. No weźmy sobie na przykład Ślepą Sprawiedliwość, jakiegoś tam kwantowego złodzieja. Kosmos to jest właściwie taka inna Ziemia i tam sobie rozmawiamy trochę o antropologii, prawda, socjologii, genderze i tak dalej, ale nie są to poważne wyprawy w kosmos, no bo nie ma tam co robić człowiek. Też wydaje mi się, że w miarę jak sam powiedziałeś, kosmos się nie odezwał, więc nie pojawiają się nowe inspiracje z nauki tego, jak ten kosmos ma wyglądać. Przynajmniej według oficjalnych danych, kosmos się nie odezwał. Nie, badania kosmosu na razie nie dają potencjału na to, by w oparciu o to wymyślić sobie, jak ten świat mógłby wyglądać, a już opierać się całkowicie na... No tak, ale wiesz, bo tu był ten wzorzec taki, tak, no jesteśmy to, ten renesansowy mit człowieka twórcy, tak, że przetwarzamy rzeczywistość, polecimy w kosmos, skolonizujemy inne planety, no magia definitywnie, ani religia nie są nam potrzebne, bo sam ludzie jak bogowie, no tytuł mówi sam za siebie, prawda? Okazało się, że żadni ludzie jak bogowie, marsjanin, Wira, no poleciał facet na Marsa i kurczę, nawet wrócić nie może, cała Ziemia się musi zaangażować, żeby ten statek zawrócić, żeby on mógł wrócić, a mimo, że jest no, super wyedukowany, ledwo tam przeżywa. Z jednej strony jest to powieść bardzo optymistyczna, ale z drugiej strony bardzo smutna. Znaczy, największy nasz wysiłek, to co możemy zrobić, to zawrócić rakietę, żeby wróciła po człowieka na Marsa. Znaczy, o kolonizacji żadnej kosmosu nie ma mowy. I tutaj znowu jest miejsce dla magii. Miejsce, żeby myślenie magiczne wróciło, że jednak może to jakoś się wszystko... to wszystko zrobi inaczej, a jeśli weźmiemy sobie takie teorie typu na przykład elektrony splątane, no to brzmi jak czysta magia, prawda? Pomijanie prędkości światła, przesyłanie informacji w czasie zerowym i tak dalej, i tak dalej. Diabelskie splątanie. No właśnie. Nie, to Einstein tak nazywał diabelskie splątanie. I za to nie nienawidzi mechaniki kwantowej. A ja się nie zgodzę z twoją pierwszą, jedną z pierwszych tez, super. Zaczynamy wierzyć w magię dlatego, że nie to, że ufamy naukowcom, a nie domagamy się, żeby nam dowodzili, tylko my przestajemy ufać naukowcom.
My wolimy wierzyć właśnie w różce, wolimy wierzyć w pamięć wody i wolimy wierzyć w odszczepkę grupy autyzmu. Ale to wiesz co, przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, że nie chcemy wierzyć naukowcom, to wynika, myślę, że między innymi z tego, że wielu ludzi, tak jak wspomniałem wcześniej, było zafiksowanych na tej nauce, na tej technologii i to na tej obecnym głównym nurcie, który przecież się zmienia, tak? Nowe odkrycia pokazują, że to, co wydawało nam się zdrowe, przestaje być zdrowe, tak? Papierosy przecież były zdrowe w latach 50., teraz nagle powodują raka, tak? No tego, tak było kiedyś, ludzie wszyscy w to wierzyli, bo tak mówiły, tak mówił marketing, tak mówiły badania naukowe. No i jeżeli mamy tak bardzo tą naukę, tak bardzo to środowisko naukowe, rzekłbym pyszne, tak, i przekonane o tym, że na wszystko mamy badania, na wszystko jesteśmy potwierdzeni, jesteśmy więc w tym nie omyli, bo przecież nauka to jest złoto, to jest świętość i to jest, no musi mieć rację. I nagle się okazuje, że ta sama nauka po pewnym czasie walki i sporów gdzieś tam zmienia swoją tezę, no to już lepiej pójść na tą magię, która, czy do wróżbity Macieja, który przynajmniej posługuje się zrozumiałym językiem, który może też jest bardziej czy mniej przekonany o własnej nieomylności, ale jednocześnie nie narażamy się na to, że za 10 lat ktoś obali jego tezy. To ja tutaj się absolutnie zgadzam, ale dodaję, wiesz co, te dwie strony medalu, one się świetnie, no bo to są dwie strony tego samego medalu jakby, ale to też jest to, że nauka dzisiaj trochę połyka własny ogon, no w tym sensie, że jak pamiętamy, kiedyś anegdotycznie mówiono, że wszystko wynaleźli już wcześniej radzieccy naukowcy. Kto wynalazł koło? No koło, wiadomo, nie samochód, samochodów, prawda, bo Rosjanie wynaleźli już wszystko na samym początku. Konserwy puszki. No właśnie. A teraz jest tak, że jak słyszymy, że amerykańscy naukowcy mówią, że czekolada, prawda, sprawia, że coś tam się z nami dzieje, a wąchanie goździku powoduje, że szybciej biegamy, prawda, a picie kawy sprawia, że żyjemy 10 lat krócej lub dłużej, zależy o jakich badaniach mówimy, no to stajemy się całkowicie odporni na te komunikaty, które zwane są komunikatami naukowymi, no a to jest wynik też no, takiej troszeczkę punktozy, no taka choroba jest na uniwersytetach, nazywa się punktoza, trzeba zdobywać punkty. Jakby Newton dzisiaj żył, no to nic by nie zrobił, Einstein pewnie podobnie, no bo nikt by mu nie dał 10 lat na to, żeby myślał o problemie, a nie opublikował żadnego naukowego artykułu, bo co to za naukowiec, no jak nic nie opublikował, żadnych punktów nie zebrał, prawda, dla uniwersytetu. I teraz, no to ludzie publikują, a im bardziej efektowna teza, tym lepiej, tu napiszą, tam napiszą, prawda, a że badania, no nie do końca później okazują się prawdziwe, to już zupełnie inna sprawa. Też trzeba wziąć poprawkę na to, że w każdej dziedzinie, i nauka tutaj się nie różni, występuje takie zjawisko, które nazywa się modą. I jeżeli na przykład gdzieś tam w jakiejś dziedzinie astronomii sypią się noble jeden po drugim, no to wszyscy gdzieś tam w tę stronę idą. No i to tak działa, są nawet nie tylko noble, bo to jest naprawdę taka najwyższa kategoria, ale na poziomie nawet takich, ale już nawet na poziomie tak, na poziomie grantów, na poziomie punktów do habilitacji i tak dalej. Więc no ciężko się dziwić ludziom, że traktują coraz mniej poważnie tą właśnie technologię i naukę, a że potrzebują jakiegoś zastępstwa, no to tak jak komunizm zastąpił religię, tak teraz ludzie magią próbują być może sobie zastąpić tą naukę, która dawała im poczucie bezpieczeństwa. Ale przynajmniej nie mamy spalić. A to nie jest trochę... Wydaje mi się, że tutaj brakuje pewnego zrozumienia, że badania naukowe, jak wszystkie testy, sprawdziany i tak dalej, zależą od aparatu poznawczego, przyrządu, którym się posługujemy. I ten przyrząd jest tak dokładnie, jak obecna technologia to pozwala. Jeżeli przyjrzymy się lat 10 przód, to ten przyrząd będzie dokładniejszy, albo będzie uwolniał więcej algorytmów i tak dalej. Stąd badania jedne, 10 lat wcześniejsze, mogą być zupełnie inny efekt niż te, które były robione na przykład wczoraj.
Znaczy nie tylko, bo i metodologia się będzie zmieniać. Ja chciałem, wiesz co, nawiążę krótko do tego, co mówiłeś o tych amerykańskich naukowcach. Nie, stwierdzili, że nawiązywania są bardzo dobre do rozwoju osobowości. Tak, nie, problem jest chyba troszeczkę inny. Znajomy robi teraz chyba w National Geographic portalu i on mówi, że dostaje po prostu jakiś w ogóle tylko streszczenie jakiejś pracy, a on to musi przerobić na ludzkie. Wobec tego, jeżeli mamy, że taki i taki enzym żargonata, nie? Tak, wpływa na, nie wiem, na wydzielanie jakiejś substancji przez takie i takie białko i udało się rozkodować to białko i to co nie tylko i dostajemy mnóstwo różnych informacji, które nie zaczął zupełnie nic. I wtedy taki dziennikarz działu naukowego pyta, ale o co tu chodzi? To znaczy, co to robi z tym? No robi to z tym. Okej, okay, dobra, a jakiś przykład? No gdzie występuje ta substancja? No na przykład w herbacie. Okej, okay, dobrze. I taki bardziej przenikliwy, ten, który już myśli nagłówkami, clickbaitami, dziennikarz naukowy, spyta, a czy to białko przyczynia się do powstawania raka? Może, tak. Zielona herbata leczy rak. Znaczy, naukowiec, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. To zależy. W temacie raka oczy. W temacie raka oczywiście odwołajmy się do słynnego wykresu, jakie produkty wywołują raka i leczą raka. Okazuje się, że w 10 pracach naukowych mleko leczy raka, ale w 10 go wywołuje. Ale nie o tym chciałem mówić, akurat chciałem się odnieść do nauki zwanej statystyką. Na tym tutaj wydziale, gdzieś tam w zakątku, leżą czasopisma naukowe właśnie z tej nauki. I w jednym numerze trafiłem na bardzo interesującą pracę, która udowadniała, iż nie istnieje epidemia otyłości. Ona w ogóle tak naprawdę nie istnieje, to jest wynik gigantycznej paniki. Przytoczone zostały dane statystyczne, próby na dziesiątkach tysięcy osób. Okazuje się, że przyrost masy to jest jakieś marne 2-3%. Okazuje się, że tylko kilka osób przytyło, bo za dużo jadło i za mało chodziło. 10 stron później oglądam pracę naukową, która powstała nieco później w odpowiedzi na tę pracę na podstawie tych samych danych, która dowodzi na podstawie owych 5%, iż mamy do czynienia z epidemią otyłości, a poprzedni autor jest niewyedukowanym idiotą. Problem jest taki, iż żadne badania się nie zmieniły, zmienił się tylko statystyk, który obrabiał dane. I teraz mamy do czynienia. I mimo iż studiuję na tym wydziale matematyka i tak dalej, ostatecznie nie byłem w stanie w żadnym stopniu dojść do ładu i składu, który z nich jest mądrzejszy. I oglądałem kłótnie pomiędzy wróżką Anią, a wróżbitą Maciejem, którzy twierdzą, iż mamy do czynienia z wielką katastrofą, albo wszystko jest w porządku. W tym momencie dotarliśmy do magicznego momentu, że się tak wyrażę, w którym musiałem się zastanowić, który ze statystyków jest potężniejszym magiem i który ze statystyków ma rację oraz wziął więcej przypraw z Dune, żeby przewidzieć przyszłość. Ostatecznie uwierzyłem temu, który jednak powiedział się, że mamy kawałek epidemii, ponieważ poparło go następnych 10 wróżbitów później. Jednak, czyli tryb kooperacji, nie? Tak. Jednak tak naprawdę, dopóki nie zrobiłbym studiów z statystyki, nie byłbym w stanie w żadnym stopniu powiedzieć, który z tych wróżbitów naprawdę ma rację. Mogę im tylko uwierzyć na to, że ich magia ja mówi coś innego. Ale bo wiesz, że na pewno, że statystyka jest jak bikini, tak? Teoretycznie pokazuje dużo, najważniejsze ukrywa. Ale generalnie to jest to, o czym powiedziałeś, to jest znakomity przykład tego, jak obecnie debaty, dyskusje, czy nawet jakiekolwiek spory sprowadzają się tak naprawdę do wyciągnięcia pewnych badań, ale te badania mają bardzo często w samej dyskusji nie większe znaczenie niż w wypadku sporów teologicznych o to, czy Mahomet był potężniejszy niż Chrystus, bo dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest jakiś spór, ludzie rozmawiają między sobą, niekoniecznie specjalistami będąc w danej dziedzinie, a jeżeli jest to debata publiczna, gdzie rozmawiają ze sobą politycy, którzy nie są specjalistami w żadnej dziedzinie, no to wówczas przewagę ma ten, kto się powoła
bo ja mam na to badania, ja mam na to statystykę. No okej, on może dać drugiemu badania, ale jak tamten się może do nich odnieść, jeżeli nie zna się na tym, nie zna metodologii badawczej. Musiałby dość głęboko w to dłubać, ewentualnie może odbić piłeczkę rzucając, a ja mam te badania. No i w tym momencie, jeżeli mamy coś takiego, te badania mogą być, które z nich są więcej warte, które mogą być tak naprawdę bezwartościowe albo przedstawiać tak naprawdę tezę sprzeczną niż forsowana przez dyskutanta, no to tutaj tak naprawdę sprowadza się to do magii niemalże. No tak, no bo wrzucisz coś do kotła i zobaczymy, co ci z tego wyjdzie, zależnie jaką metodę obróbki zastosujesz. A statystycy bawią się w różny sposób. W internecie można znaleźć masę bardzo ciekawych wykresów. Na przykład, nie wiem, czy wiecie, że krzywa śmierci dzieci w pościeli niemowlaków świetnie pokrywa się z premierami filmów z Nicolasem Cage'em. Wiesz, jaki jest mój ulubiony wykres, który znalazłem w internecie? To jest wykres, który tam miał dwie oczywiście linie, góra, dół, tak? I pierwszy to było, ile Polska dała Unii Europejskiej, a drugi, ile Polska dostała Unii Europejskiej. I tam były dwie wartości podane, mało, dużo. I to był cały wykres, tak? Gdzie te dwa słupki oczywiście można było sobie ustawić wedle własnego uznania. Ja pozwolę sobie jeszcze przeciągnąć o 5 minut właśnie o tej magiczności związanej z komunikacją. W internecie znajdziecie odpowiedź na każde pytanie. Dostaniecie dowód potwierdzający każdą tezę i dowód zaprzeczający każdej tezie. Znajdziecie dowolne źródło wytłumaczenie. Czy to nie goni nas właśnie troszeczkę w kierunku tej magii, ponieważ my nie musimy się już przyznawać do błędów, bo my nie widzimy. My wszyscy mamy rację. I czy to nie spycha nas troszeczkę, nie powoduje problemu właśnie ze szczepionkami, z denialistami zmiany klimatu i tak dalej, wynikającymi z tego, że my straciliśmy trochę taką hierarchizację wartości źródeł? Mnie się wydaje, że to nie jest problem ani nauki, ani religii, ani magii, ani też jakiejś takiej zdolności hierarchizacji źródeł. Problemem jest brak pokory w ludziach. Człowiek jest przekonany bardzo często o własnej nieomylności i jeżeli już wchodzi w jakąś dyskusję, to skupia się na tym, żeby tą dyskusję wygrać i żeby przeforsować swoją tezę, a nie podchodzi z takim chęcią zdobycia jakiejś wiedzy, do wyciągnięcia czegoś, z dopuszczeniem możliwości własnego błędu. Gdyby tak było, to oczywiście byłoby mu łatwiej zebrać te informacje, porównać różne tezy, a gdyby faktycznie wychodziło, że jednak przegrywa spór, łatwiej byłoby mu przyznać, że okej, miałeś rację, no a jeżeli startuje z pozycją, nie, to ja mam rację, to nawet jeżeli już on czuje, że chyba nie, no to głupio potem wygląda w takiej dyskusji, jeżeli powie, no zamyka sobie drogę do odejścia, no i się fiksuje, a potem co więcej, buduje sobie strefę komfortu, otaczając się ludźmi, którzy mają podobne zdanie na ten temat. Algorytmy Facebooka, Twittera i wszystkich Google odpowiednio dopasowują mu AdSense'y, żeby trafiały do niego tylko te dane z tych źródeł, które potwierdzają jego tezę i buduje sobie bańkę informacyjną. Czyli jednak wielka lewia. No, wiesz, ja tu podchodzę do tego z pełną pokorą, tak jak wspomniałem. Nie dyskwalifikuje możliwości, nie odrzucam możliwości, że faktycznie wielka lekcja była. Ale to jest trochę. Jeżeli ktoś pokaże mi tutaj dowody, które mnie przekonają, ja jestem otwarty. Jeżeli ktoś chce mnie przekonać, ja zapraszam. Na ten problem mnogości, bo to, o czym mówisz, to jest właściwość człowieka, którą posiadał od zawsze praktycznie. I tylko problem w tym, że kiedyś dociekliwi mieli większe szanse na to, żeby dociec w związku między skutkiem a przyczyną. A dzisiaj jest to wysoce problematyczne właśnie ze względu na to informacyjne przeładowanie. No, nie ma powrotu już do świata na przykład sprzed fake newsa. No, to nie ma powrotu do świata, w którym możemy rzeczywiście dotrzeć zawsze, kiedy tylko chcemy, do źródeł informacji. I możemy oczywiście sobie tłumaczyć, że jeśli będę chciał, jeśli będzie mi na czymś zależało, naprawdę dotrę do źródeł tych badań. Naprawdę dowiem się, co się tam wydarzyło.
Dzisiaj to już jest prawie niemożliwe, przynajmniej trzeba na to poświęcić tyle czasu, że przestaje to być dla nas, opłacalne. I w tym sensie to jest iluzja, że odpowiedzi są na wyciągnięcie ręki. One być może gdzieś są, ale bardzo ukryte, a czasami, jeśli tutaj mówimy o komunikacji tych odpowiedzi, no to jest ich wielość i one czasami są ze sobą sprzeczne. I stąd stąd mówię o tym pewnym pozornym racjonalizmie, że wciąż mówimy, że żyjemy w epoce racjonalnej, że świat jest racjonalny, ale staje się to coraz bardziej puste słowo z punktu widzenia rozpoznania relacji między przyczyną a skutkiem. W sumie, jeżeli chcesz już kończyć, to mnie przypomniał się taki cytat z poety Kaszmarskiego, nawiązujący zresztą do obrazu Rembrandta Faust, mianowicie z piosenki Astronom. Tam jest takie wersy podają: widzę człowieka, co w całych wypiekach powiada nam lepiej się, nam mądrym, lepiej się trzymać z daleka. Później wers, którego już nie będę przytaczał, żeby skrócić, a potem widzę chłystka, co na to się ciska. My mądrzy wszystkiemu przypatrzmy się z bliska. Tak? Każdy uważa, że jest mądry. Wydaje mi się, że faktycznie ludzie i ci, którzy chcą gdzieś badać głębiej, wydaje mi się, że nie chcę narzucać tej interpretacji wielkiego poety, ale wydaje mi się, że obaj ludzie mają rację. Ci, którzy chcą dociekać i szukać odpowiedzi, ale też ci, którzy chcą po prostu sobie żyć i mieć swoją strefę pewnego komfortu i nie zastanawiania się nad życiem. Może czasami lepiej, więcej daje im tego komfortu magia niż w innych wypadkach nauka. No dobrze, chyba kończymy, bo już nas wyganiają. Ja wam bardzo dziękuję. Również dziękujemy. Widzimy się za chwileczkę ze mną i z naszymi gośćmi na panelu Droga do Gwiazd. Oczywiście zapraszam też na inne punkty programu.